Łączymy się, proszę Państwa, teraz z burmistrzem Paczkowa, pan Artur Rolka. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam Rady Słuchaczy Radio Opole, mieszkańców województwa polskiego, w szczególności gminy Paczków. Dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, taki cytat. Nigdy nie było tak wysokiej wody w Paczkowie, nigdy miasto nie miało takiego potężnego zrzutu, więc ta woda, która teraz nas dotknęła, była nie do przewidzenia w skutkach. Rzeczywiście, podtrzymuje pan to zdanie, że była nie do przewidzenia? Nigdy nie była tak wysoka, bo zbiorniki Kozielno i Topola tak naprawdę są zbiornikami z lat 2000. I proszę pamiętać, że przy zrzucie 360 metrów sześciennych na sekundę na zbiorniku Kozielno Paczków wpływa, przynajmniej w pewnej części, między innymi żłobek i przedszkole. A pod kontrolą do pewnego momentu przez Wody Polskie jeszcze były zrzuty na poziomie 1600, chyba 1670, tak otrzymywaliśmy informacje, a w pewnym momencie Wody Polskie przekazały nam informacje podczas w piśmie, że tyle, ile wpływa do zbiornika Topola i do zbiornika Kozielno, tyle wypływa na Paczków. Na dodatek trzeba jeszcze dołożyć jedną informację ważną, że w poniedziałek około godziny, nie wiem, czy to była wcześniej, czwarta czy szósta rano, ja o szóstej rano widziałem bardzo szybko, bardzo wysoki poziom wody na zbiorniku Kozielno. Trzeba wiedzieć, że zbiornik Topola jest zbiornikiem kaskadowym względem zbiornika Kozielno. Mniej więcej w ten sposób jest położony. I ze zbiornika Kozielno, Topola, niestety, ale w poniedziałek został przerwany wał przeciwpowodziowy i bardzo duża masa wody niekontrolowana, poza oczywiście jazem, również dostała się do zbiornika Kozielno tą wyrwą, co spowodowało jeszcze większe spiętrzenie wody na zbiorniku Kozielno. Tu nie było na co czekać. Ja otrzymałem informację od Wód Polskich komunikatem o 10:54, że powstała ta wyrwa na zbiorniku i, proszę Państwa, chwilę później mieliśmy już ogłoszoną przymusową ewakuację, która przebiegła bardzo sprawnie, ale nie dlatego, że postawiliśmy wszystkie służby na głowie, co było na nogi, co było też prawdą, ale dlatego, że już po prostu widząc, że podnosi się woda od 6 rano czy troszeczkę wcześniej, po prostu podjąłem decyzję, że będziemy się przygotowywać do ewakuacji mieszkańców Paczkowa na tereny wyższe. To, co jest ważne też, ja nie jestem hydrologiem, nie jestem specjalistą, technikiem IMGW, natomiast proszę sobie wyobrazić, jeżeli olbrzymią masę wody przez dwa dni przyjmował zbiornik Kozielno, nawet w rzucie niekontrolowanym, co wpłynęło, to wypłynęło, jeszcze dodatkowo olbrzymią masę wody przez wyrwę na zbiorniku Topola, to miałem prawo obawiać się o bezpieczeństwo mieszkańców i obawiać się, czy zbiornik Kozielno wytrzyma taki olbrzymi napór wody, tak czy nie? No tak, panie burmistrzu, ale teraz jest tak, że wielu samorządowców obwinia Wody Polskie o złe zarządzanie albo zły przepływ informacji, no jakby usprawiedliwiając swoje błędy. A pan jak ocenia te Proszę sprawy? Pana redaktora, nie będę wypowiadał się na temat moich kolegów samorządowców. Prawdopodobnie każda sytuacja była inna. Ja jestem człowiekiem, który nie będzie się zasłaniał brakiem informacji dotyczącej sytuacji kryzysowej i braku przepływu informacji pomiędzy Wodami Polskimi a Centrum Zarządzania Kryzysowego u Wojewody, a burmistrzami, którzy na terenie których znajdują się rzeki, ewentualnie zbiorniki wodne. Tak naprawdę zawsze można powiedzieć, nie miałem informacji, nic nie zrobiłem. Ja też nie miałem informacji, ja o tą informację prosiłem od kilku dni, jeżeli chodzi o po pierwsze wysokość wody odnośnie spiętrzeń. Ja informowałem, mam naprawdę szereg pism, jestem starym samorządowcem i wiem, jak działają nasze służby w sytuacjach kryzysowych, więc dobrze jest mieć pismo, zapytać względem bezpieczeństwa naszych mieszkańców, czy jest przewidziany wysoki zrzut wody. Zresztą jak wiem, że przy 360 metrach sześciennych na sekundę Paczków jest w części podtapiany, to mnie interesowało, jaki przy wysokiej wodzie, jaki niósł ze sobą Niż Genueński w Kotlinie Kłodzkiej czy w Jesenikach, generalnie w Sudetach Wschodnich, jaki będzie zrzut na dany moment. Ja obserwowałem wskaźniki bardzo, obserwowałem wskaźniki na naszych zbiornikach do momentu, dopóki można było tą informację obserwować. Ja za każdym razem, nawet kilka razy dziennie występowałem do Wód Polskich, do Centrum Zarządzania Kryzysowego, do Wojewody z prośbą o informację, jednocześnie informując, że
wysoki poziom wody na zbiorniku i w rzece Nysie Kłodzkiej spowoduje konieczność ewakuacji. Proszę wiedzieć, że 14 to jest, zobaczę w kalendarz, w sobotę ja ogłosiłem w gminie Paczków dobrowolną ewakuację z terenów, o których przypuszczałem, że mogą zostać podtopione. A w poniedziałek, dwa dni później, ogłosiłem przymusową, bojąc się o bezpieczeństwo moich mieszkańców. Usunęliśmy w trybie błyskawicznym wszystkie samochody z dróg, żeby łatwiej później przeprowadzić ewentualnie działania ewakuacyjne. Bo pontonami bardzo źle się jeździ na spiętrzonej wodzie, pływa na spiętrzonej wodzie i pomiędzy samochodami. Poprosiłem mieszkańców, aby w trybie pilnym przenieśli się na górne partie, zarówno kamienic, jak i na górne partie miasta, tam gdzie powiedzmy, że byliby bezpieczni. I ta ewakuacja od godziny 12 przebiegała przy udziale wojsk WOT-u, przy udziale Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji. Wszyscy wiedzą, którzy byli w to zaangażowani. Błyskawicznie z terenu 2,5 tysiąca mieszkańców przeprowadziliśmy ewakuację nawet większości mieszkańców na wyższe partie, bezpieczne partie, do szkół, do hali sportowej, do domów swoich rodzin, do domów znajomych. Generalnie mieszkańcy byli zabezpieczeni. Kilka osób musieliśmy niestety zdjąć śmigłowcem z budynków, bo wyczekiwały do samego końca, ale to jest ryzyko, to zawsze się niestety dzieje. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz. Ja nie czekałem do końca. Nie czekałem, aż ktoś mnie uprzedzi, bo chcę Państwu powiedzieć, że ja do dzisiaj, pomimo tego, że powielam pytania do RZGW Wrocław, do Wód Polskich, z pytaniem, czy zbiornik paczkowski jest bezpieczny, pomimo tego oczywiście, że mam dzisiaj niski stan wody, ale nikt nie da mi gwarancji, że za miesiąc, za dwa sytuacja na zbiorniku paczkowskim się nie powtórzy, w sensie, że nie będzie wysokiego poziomu wody. Ja chcę zapytać, ja pytam, proszę mi odpowiedzieć, czy mieszkańcy gminy Paczków, nie już na dzisiaj, ale za miesiąc, za dwa, czy również są bezpieczni w sytuacji, tak jak powiedziałem, gdzie znaczna część miasta jest na równi z Nysą Kłodzką, a niektóre części też i poniżej. No właśnie, pytanie jest takie jakby związane z tym sensownością tych prac, które teraz będą wykonywane przy odbudowie. W tym samym wywiadzie, od którego zacząłem, pan mówi tak, że Czesi nie mają obiektów, które gromadzą wodę na tej części gór i ona swobodnie schodzi, więc nikt nie był w stanie właściwie przewidzieć, że nadejdzie aż taka powódź. To nie w sensie tym, że nie, że nikt nie był w stanie przewidzieć. Redaktorze, 11 czy Państwo prognozy 7-dniowe do 17 września, jakie będą opady w górnej części Nysy Kłodzkiej na terenach czeskich Rychlewów i czy to niesie ze sobą zagrożenie? Odpowiedziano mi 17 września z Centrum Zarządzania Kryzysowego z Opola na maila z informacją, że oczywiście opady będą znaczne, natomiast nie powinno, z tego co pamiętam, bo też nie chcę, nie dokładnie to cytuję, ale z tego co pamiętam, że one będą znaczne, podniesione poziomy wody, ale nie przeniesie ze sobą katastrofy. Ja mam tego siebie, więc niektóre rzeczy można przewidzieć. Też powiedzmy sobie szczerze, zawsze kiedy mamy do czynienia z niżem wędłęskim, raz na 13-14 lat w Polsce mamy powodzie z różnych względów. Oczywiście niech się w tym temacie wypowiadają specjaliści IMGW i ci, którzy mają z nimi współpracować, czyli hydrolodzy. No ale w 2010 roku była powódź w Polsce, w 1997 roku była powódź w Polsce. To wszystko jest za przyczyną niżu wędłęskiego. I teraz mieliśmy też niż wędłęski i powinniśmy się do tego może nie tyle lepiej przygotować, co na pewno odrobić lekcje i szybciej prowadzić działania związane z informowaniem. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, ja też wyciągam, proszę Państwa, wnioski. To nie jest kwestia tego, przepraszam, bo tutaj mocno telefon mi. Ja też wyciągam wnioski i nie ukrywam, że będę, jak już tak naprawdę będzie względny spokój, będę prosił Wody Polskie i służby związane z zarządzaniem kryzysowym, żeby dla takich zbiorników nowo wybudowanych, jak Paczków na przykład, czy zbiornik w Kozielnie, żeby przygotować taką mapę komputerową terenów, które przy określonym zrzucie wody powyżej 350 metrów sześciennych na sekundę, co się w takim terenie może dziać? Czy będziemy objęte mieli wysoką wodą 4, 5, 10 ulic, czy być może przy wysokości 500 metrów sześciennych na sekundę będziemy mieli znacznie większy obszar Paczkowa? To można zrobić już na chwilę obecną przy naprawdę takich porządnych komputerach, można takie symulacje przeprowadzić. Dziwię się,
że do tej pory my takimi informacjami nie dysponujemy, bo naprawdę łatwiej by było prowadzić wójtom, burmistrzom położonym przy zbiornikach retencyjnych ewakuację, gdyby otrzymali informację. Panie burmistrzu, zrzucamy wodę na poziomie maksymalnie 1400. No to jest 4 razy więcej niż poziom krytyczny, który już nam zalewa miejscowość. Wtedy wiem, patrzę, no 1200, 1400 metrów sześciennych na sekundę, to jest poważna sprawa, prawda? Wiem od razu, jak działać, adresuję bezpośrednio, mając tą informację, ewakuację dedykowaną mieszkańcom zagrożonych terenów. Chyba to nie jest takie trudne, żeby taką mapę sporządzić. Wiem, że taką mapę, przynajmniej taką informację otrzymałem, że taką mapę mają służby dla zbiornika, po niemieckiego zbiornika odmuchów. Czy jest paczków w to uwzględniony? Nie wiem, burmistrz jako szef zarządzania kryzysowego na poziomie lokalnym taką mapą nie dysponuje. Nie wiem, czy dysponuje powiat, nie wiem, czy dysponuje wojewoda, a myślę, że powinniśmy. No właśnie, bez wątpienia te procedury bezpieczeństwa kryzysowe będą do solidnego przejrzenia, ale jeszcze, panie burmistrzu, korzystając z okazji, czy mają już państwo szacunki, ile budynków zostało zniszczonych, poważnie uszkodzonych na terenie gminy? Działania idą kilkutorowo wręcz, dlatego że po pierwsze mieliśmy dosyć krótki termin, ale gmina Paczków w nocy dokonywała ze sołtysami oceny na terenach wiejskich strat. Też chcę powiedzieć, w mieście również, więc na początek sprawdziliśmy, ile szacunkowo jest domostw podtopionych, bardziej, mniej. To jest wartość około, chyba już nie pamiętam dokładnie teraz sumy, ale coś koło 700 na terenie naszej gminy. Dodatkowo sprawdziliśmy informacje, przepraszam, moi współpracownicy z pracownikami OPS-u chodzą z weekendem po domach i przekazują deklaracje do wypełnienia. Te deklaracje spływają do nas na rzecz pomocy tej doraźnej 2000, potem 8000, a potem 100 tysięcy czy 200 w zależności od strat na mieszkaniu czy na domu, więc tutaj też prowadzimy działania. Jednocześnie inspektor nadzoru budowlanego też te prace są prowadzone, żeby oszacować stopień jakby zniszczenia budynków czy naszej infrastruktury drogowej, wodnej, kanalizacyjnej i innej. To wszystko jest na bieżąco, ale trzeba powiedzieć sobie jedną rzecz, bo my tak naprawdę media się rozdzwoniły na temat Paczkowa w momencie, kiedy pękł wał przelewowy na zbiorniku Topola, ale proszę państwa, my jesteśmy położeni tak samo jak gmina Głuchołazy, nawet w innym jeszcze, można powiedzieć, mniej luksusowym położeniu, z tego względu, że proszę wiedzieć, że gmina Paczków bezpośrednio ma kilka sołectw przyległe do granicy z Czechami i tamtędy przepływają 4 rzeczki, które stały się rwącymi rzekami i kilka podtoków, które stały się rwącymi rzeczkami i one też spowodowały duże spustoszenie. My żeśmy się zmagali z wysoką wodą od piątku, ale też muszę powiedzieć jedną rzecz, bo to też trzeba dodać. Ja tak naprawdę w czwartek, wracając z Warszawy, wydawałem już polecenia na to, kto ma gotować ciepłe posiłki dla grup zaangażowanych w pomoc dla przysypaniu worków, także wiedząc, że akcja będzie trwała z piątku na sobotę całą noc. W piątek żeśmy już sypali worki z piaskiem. My żeśmy w czwartek, gdy wracałem z Warszawy, już prosiłem moje służby, żeby przywoziły piasek z pobliskich żwirowni i usypywały w miejsca, które do sołectw, w których zawsze mamy podtopienia przy większych opadach na terenie Czech. One występują średnio co 2 lata. Więc mieliśmy piasek w Trzeboszowicach, w Dziewiętlicach, w Ujeźcu, w Kamienicy. To jest fakt, może pan zapytać mieszkańców. My nie czekaliśmy na informację, panie burmistrzu, zaleje was albo was zalewa. My żeśmy byli przygotowani do tego, co nie zmienia faktu, że wezbrane rzeki były tak wielkie, że no Dziewiętlice zostały całe zalane. Trzeboszowice w 50%. Worki z piaskiem, można powiedzieć, one w pewnym sensie i te działania nasze prewencyjne uspokajały mieszkańców. To jest też bardzo ważne. I możemy powiedzieć, że nawet w przypadku, kiedy miejscowości poszczególne zostały zalane, to możemy powiedzieć, no nie staliśmy bezczynnie, nie patrzyliśmy, jak się woda podnosi, była pełna mobilizacja i robiliśmy co można, żeby ograniczyć skutki wysokiej wody. Prosto z Paczkowa, burmistrz Artur Rolka był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję, wszystkiego dobrego życzę pomyślności państwu.